Cześć, witajcie. Dzisiaj taki krótki materiał, nie będzie to pełnoprawny test, a raczej pierwsze wrażenia z korzystania ze smartfona Realme C51. W zestawie mamy komplet. Jest kabelek, jest ładowarka i jest etui. Sam telefon? No można powiedzieć, że gdzieś to już wcześniej widziałem. Jest bardzo podobny do modelu C53. Obudowa wykonana z plastiku całkiem niezłej jakości. Czytnik linii papilarnych na bocznej ramce. Na dole USB-C i gniazdo mini jack. Po lewej stronie mamy też slot na kartę pamięci. Telefon jest naprawdę sporych rozmiarów. Ekran to aż 6,74 cala. Jest to IPS, dosyć ciemny, trochę ponad 500 nitów. Nie mamy rozdzielczości Full HD, a jedynie 1600×720 pikseli. Wokół przedniego aparatu mamy wyspę, coś na wzór jakby w iPhone'ach. Odświeżanie ekranu to automatycznie do 90 Hz lub na sztywno 60 Hz. Za pracę odpowiada 8-rdzeniowy procesor Unisoc Tiger T612. Groźnie brzmi, ale nie powala wydajnością. Zbudowany w technologii 12 nm, w Antutu wykręca wynik około 250 000 punktów. Do tego 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Nie jest to więc smartfon dla graczy, a raczej dla osób, które szukają telefonu tylko do dzwonienia. Ewentualnie jakiś YouTube, aparat i typowo podstawowe rzeczy. Zdarzają się lagi i przycięcia. Całość działa pod kontrolą Androida 13. Aktualizacja zabezpieczeń była niestety z maja 2023. Nakładka jest bardzo czytelna, przypomina trochę gołego Androida, co bardzo mnie zdziwiło, bo do tej pory nakładka Realme wyglądała jak ColorOS od Oppo. Niestety mamy całą masę preinstalowanych śmieci. Naliczyłem chyba 16 niepotrzebnych gier. Bateria 5000 mAh w tak dużym smartfonie to standard, ale ładowarka w zestawie i 33-watowe ładowanie to już lepiej niż w iPhone'ach czy Samsungach. Taki akumulator pozwoli spokojnie na dzień, a nawet 2 dni mniej intensywnego użytkowania. Jeśli chodzi o aparat, to znajdziemy tu tylko aparat główny 50 megapikseli ze światłem f1.8. W ciągu dnia fotki wyglądają nie najgorzej i patrząc na cenę urządzenia można powiedzieć, że jest ok. W warunkach nocnych jakość trochę spada, wiadomo, ale mimo wszystko nie jest najgorzej. Znacznie gorzej jest za to z wideo. Materiał Full HD jest mocno poruszony, brakuje szczegółów i obrazek jest po prostu brzydki. Chyba nie muszę wspominać, że nie mamy tutaj nagrywania w 4K. Z przodu kamera do selfie to jedynie 5 megapikseli ze światłem f2.2. Realme C51 to bardzo podstawowy model, zresztą po to została stworzona cała seria C. Żeby oferować duże i tanie telefony z wytrzymałą baterią, które będą służyły do podstawowych czynności. I tak jest też tym razem. Do tego jeden główny aparat, bez zbędnych wodotrysków i pełne wyposażenie w pudełku. Oczywiście ma swoje wady, kiepski ekran, słabe głośniki, niska wydajność, no i dużo preinstalowanych śmieci. I tak się zastanawiam, skoro jest na rynku C53, to po co powstał C51? Tym bardziej, że oba te telefony są obecnie w tej samej cenie. I z tą myślą Was zostawiam, dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego razu. Cześć!